Wiem, że książkowe premiery sierpnia, ale no, muszę tak zacząć. Czy Janek Błachowicz wygra z Pereirą? Ehm, bardzo na czasie pytanie. Wydaje mi się, że wygra. No i gówno. Jak zwykle. A co do książek? W sierpniu będzie ich aż tak dużo, zaczniemy sobie od uzupełnienia dotyczącego lipca, bo Mac ma delikatne opóźnienia. Ja po prostu wam przeczytam post z ich Facebooka, który brzmi tak. Eee, niestety Yumi, tutaj chodzi o książkę Yumi i malarz koszmarów Brandona Sandersona, Niestety Yumi, Wrota Piekieł i Epoka Mieczy będą miały drobne opóźnienia. Yumi i Wrota przyjdą do naszego magazynu w najbliższy poniedziałek przed premierą, ale o kilka dni za późno, żeby trafiły wszędzie do 26 lipca. Może się zdarzyć, że w niektórych księgarniach będą dostępne dzień lub dwa później. Epoka Mieczy przyjdzie 28 lipca, w dniu premiery. Do księgarni trafi pewnie również z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy bardzo za wszelkie zmiany. Z tego co wiem, yy... znaczy, Yumi jest już prawie na pewno dostępna, bo mój kolega z pracy... Yy... Kupił ją w Empiku. Wrota piekieł, czyli kontynuacja Dziewiątego domu. Tutaj szczerze mówiąc, nie wiem, ale obecnie się nie interesuję tą książką. Chyba też jest dostępna. Epoka mieczy, z tego co widzę, ma być wysyłana tak jest przynajmniej na świecie książki od 4 sierpnia, więc faktycznie opóźnienie jest no mniej więcej tygodniowe. I także ja na swoje zamówienie jeszcze parę dni poczekam. Więc jeżeli ktoś zamówił tę książkę i dziwi się czemu jej jeszcze nie ma, no to to jest, to jest powód. Natomiast co do faktycznie premiery. Zaczniemy sobie od książki, która z tego co widzę jeszcze konkretnie do tej premiery nie ma. Wydawnictwo Wesper wyda park Jurajski 2 zaginiony świat. Michaela Crichtona oczywiście kontynuację parku jurajskiego. W zasadzie nic co dotyczy tej konkretnej książki mnie nie zaskakuje. Nie zaskakuje mnie, że Wesper wydaje kolejnego Crichtona, bo chyba to zapowiadał i też domyślam się, że park jurajski sprzedał się nieźle. Nie dziwi mnie to, że na okładce nie ma napisane po prostu Zaginiony Świat, czyli no, tak jak powinno teoretycznie być, bo książka nazywa się The Lost World, a zamiast tego jest Park Jurajski 2, bo to po prostu się pewnie lepiej sprzeda dzięki temu. Z tego co kojarzę, tym razem ta książka od początku będzie dostępna zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie, bo pierwotnie było tak, to czy w przypadku pierwszego parku Jurajskiego w tym nowym wydaniu od Wespera, że była tylko na samym początku wersja miękko-okładkowa, dopiero potem zrobili twardą. Tutaj od początku e, mamy obie. E, no i ja w sumie powtórzę swój e, delikatny apel do wydawnictwa Wesper. Mam nadzieję, że będą wydawać więcej Carlitosa, bo to jest bardzo dobry autor. Mam wrażenie, że no w Polsce to już w ogóle jest raczej nieznany mocno, współcześnie. Ale wydaje mi się, że nawet w Stanach nie jest aż tak popularny jak powinien być. E, a szkoda. Uważam, że to jest autor bardzo dobry. I na Park Jurajski, jak i kolejne jego książki potencjalnie wydane przez Wesper, bardzo mocno czekam. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o książki, które jeszcze mnie ciekawią, a nie mają konkretnej daty premiery, to myślę, że warto wspomnieć o The Raven Boys, Król Kruków, Maggie. O, jak się to wymawia? Steve Water? Dajcie mi chwilę, pougluję sobie. Boże, by się głupio zrobiło w tym momencie. Dobra, dużo więcej się nie dowiem, po prostu dam się wypowiedzieć autorce. Hi, I'm Maggie Steeper, the author of the Shiver Trilogy. To jest książka, to jest w zasadzie seria. Podaję, że czworoksiąg, chociaż z tego co kojarzę, ostatnio coś chyba autorka popełniła jeszcze w tym świecie, po przerwie dość długiej, która na polskim rynku była dostępna dość długo, w sensie od dość dawna. E, miała miękką oprawę. Tutaj co prawda nie ma informacji, przynajmniej na stronie katedry, nie ma informacji em, w jakim wydaniu, czy okładkowym, czy twardookładkowym to będzie. Aczkolwiek. Patrząc na to, że wydawnictwo Uroboros całkiem nieźle ostatnio sobie poczyna i wydaje mi się, że wykonuje naprawdę dobre ruchy, bo um, dodrukowuje te swoje całkiem popularne serie fantastyczne w ładnych, twardych oprawach, bo najpierw um, zaczęli z kosiarzami, prawda kupili um, tę serię i dodrukowali ją w twardej oprawie. Potem mieliśmy Wojny Lotosowe jak Christopha, no i teraz mamy Króla Kruków. Patrząc na to, że Król Kruków ma... Z tego, co tu jest napisane, 500 stron i okładkowo kosztuje 60 zł. A kosiarze mieli mniej więcej tyle samo stron i też kosztowali okładkowo 60 zł. To wydaje mi się, że będziemy tu mieli twardą oprawę. Bardzo ładna okładka, swoją drogą. To była seria, o której słyszałem dużo. Byłem jej trochę ciekaw, aczkolwiek ona była popularna, ale miała chyba więcej negatywnych opinii niż pozytywnych. Dużo osób mówi, że jest strasznie nudna. Nie wiem, czy to nie jest jakaś trochę Dark Academia fantazy młodzieżowa. E, szczerze mówiąc, nie wiem, czy dam szansę. Może. Ale jeżeli kogoś interesowała ta książka, a ona była chyba niedostępna, albo któryś kolejny tom był niedostępny, no to pewnie niedługo już dostępny będzie, bo Uroboros dość szybko dodrukowuje te swoje nowe książki w twardych oprawach. W sierpniu ponoć ma okazać też druga... No druga część też, ale chodziło mi o drugą połowę serii z Jacka Komudy. Mac to wydaje w wydaniach podwójnych. W lipcu wydali zbiorczo pierwszy i drugi tom. Tutaj mamy trzeci i czwarty. Um, nie czekam jakoś bardzo. W sensie jestem ciekaw. I um, parę osób napisało, że to jest generalnie niezła seria, podobno. Ale no, to na razie traktuję bardziej jako ciekawostkę niż coś um, w stosunku do czego mam jakieś e, większe plany. No i teraz konkrety konkretne daty premiery. Wystartujemy sobie 8 sierpnia wtedy Rebis w swojej serii wydawniczej wechiku czasu wyda książkę Bill bohater galaktyki e, czyli oczywiście science fiction, ale komediowe ponoć. E, no i Rebis tutaj wie jak nie chwycić, bo pierwsze zdanie opisu to jest cytat starego praceta, czyli e, najzabawniejsza powieść science fiction jaką kiedykolwiek napisano. Jakby nie jestem fanem militarnego science fiction, ale satyra na militarny science fiction i i to zdanie z opisu, gdzie dowiadujemy się, że głównym, że największym marzeniem życiowym naszego głównego bohatera było zostać operatorem mechanicznych roztrząsaczy obornika. Nie wiem, brzmi to dobrze, szczerze. Brzmi to dobrze, brzmi to faktycznie zabawnie. Książka swoje lata już ma, wyszła w 1965 roku. Jest króciutka i z tego co kojarzę, pierwszy raz natrafiłem na nią, bo zobaczyłem jej okładkę na Goodreads, oryginalną, która jest, jest fantastyczna. wam ją tutaj wkleję. Bardzo ciekaw jestem, co to będzie, bo brzmi też naprawdę nieźle. Następnego dnia wyjdzie jedna z ciekawszych premier, może w ogóle roku, w sensie dla mnie jest to premiera dość ciekawa. Powergraph wyda książkę Rafała Kosika, to nie jest jakoś szokujące. Patrzę na to, że Rafał Kosi jest współwłaścicielem Powergraphu i też autorem, ale to jest książka Cyberpunk 2077 bez przypadku. I um, po pierwsze fakt, że to jest książka w świecie niestworzonym przez Rafała Kosika się dziejąca. Fakt, że z tego co słyszałem, ta książka zostanie chyba w y, tym samym czasie wydana na amerykański rynek. Fakt, że to jest cyberpunk. Fakt, że to jest, wnioskując po opisie, y, no książka typu heist o napadzie niemożliwym. Kurde, jestem ciekaw. Chyba kupię, szczerze mówiąc. Nie jestem graczem y, papierowych RPGów. Grałem cyberpunka. Y, co prawda, no, jak zacząłem grać w niego po premierze niedługo, to nie byłem zachwycony, ale potem wróciłem i ciągle uważam, że to jest fantastyczna gra. Bardzo ładna okładka. I też zastanawiam się, czy to będzie taki pojedynczy strzał um, Rafała Kosika i generalnie PowerGraphu w kwestii wydawania książek w uniwersum Cyberpunk'a. Bo jeżeli to by się sprzedało dobrze, powiedzmy, że za granicą byłoby popularne, um, to nie widzę jakby powodu, przez który PowerGraph miałby przestać wydawać książki um, w uniwersum Cyberpunk'a. Oczywiście to pewnie będzie tak, że jeżeli kolejne książki będą się pojawiać. No, to pierwsza zrobi mi o wszystko najwięcej, już bo to jest ta pierwsza książka, ale kto wie, co to będzie w przyszłości. Nie brzmi tak początek serii, raczej pojedyncza książka, ale ciekawi mnie to mocno i myślę, że myślę, że spróbuję. 10 sierpnia wydawnictwo Pruszyński dodrukuje w nowym wydaniu z nową okładką książkę Rok Wilkołaka Stephena Kinga. Jest to jedna z nielicznych książek Kinga, której nigdy nie przeczytałem. Jeżeli dobrze każdy, to jest w ogóle zbiór. 12 um, opowiadań. Jakby każde, każda historia się dzieje w jednym miesiącu. Nie zbiera to jakichś niesamowicie pozytywnych recenzji, ale sam fakt, że to jest książka Kinga, której nie czytałem nigdy, no to jest już wystarczająca motywacja. I bardzo mi się podoba ta okładka. Ona mi się kojarzy um, z amerykańskimi okładkami Kinga. E, są takie miękkie okładkowe wydania niektórych z jego powieści, które wyglądają dość podobnie, jeżeli chodzi o styl, e, jak właśnie Rok Wilkołaka. Bardzo się cieszę i w ogóle to było dla mnie przez długi czas zaskakujące, że jest jakaś książka Kinga, która jest niedostępna. King to jest jednak chyba jeden z najbardziej poczytnych autorów na świecie i również w Polsce. Patrząc na to, że to jest książka, która około kosztuje 40 zł, to każe mi to zakładać, że to nie jest jakaś bardzo długa książka i może nawet dobrze. Może ją gdzieś wepchnę pomiędzy jakimiś grubszymi książkami. 22 sierpnia wyjdzie książka Cytoniczka Bradona Sandersona. Trzeci tom e, serii Skyward. Oczywiście ta książka już w Polsce wyszła, to jest wydanie w twardej oprawie. E, nie czytałem żadnej książki jeszcze e, z tej serii. Szczerze mówiąc, po tych projektach Sandersona, e, jakoś tak średnio mi się chce. Szczerze mówiąc, tym bardziej o tej książce chyba nie słyszałem jeszcze niczego dobrego. W zasadzie wszystko, każdy film, każda opinia, e, na jaką trafiłem, która dotyczyła cytoniczki, była negatywna. Także wątpię, żebym tę serię czytał w najbliższym czasie. Muszę jeszcze przeczytać um, w sierpniu Yumi i Malarza Kosma Koszmarów i wtedy nagram w ogóle podwójną recenzję. Yumi i Malarz Koszmarów plus yy, Oszczędnego Czarodzieja Poradnik Przetrwania w Średniowiecznej Anglii. Takie są plany, jeżeli chodzi o Sandersona na najbliższe tygodnie. Yy, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że tego samego dnia Rebis wyda Dziedzica Kaladanu, czyli trzeci tom, yy, no właśnie chyba tak się nazywa trylogia. Yy, trylogia Kaladanu. To jest oczywiście jeden, jedna z wielu serii yy, napisanych przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Nie interesuje mnie to, w ogóle nie będę tego czytał. Jeżeli ktoś interesuje o czym to jest, no to yy, to jest ta seria o, yy, o Leto Atrydzie i chyba też Lady Jessice. Więc akcja się dzieje przed narodzinami pola Atrydy, tak mi się wydaje, że przed jego narodzinami. Yy, 22. wyjdzie też Pół Wojny, trzeci i ostatni tom trylogii Joe Abercrombiego: może Drzask. W poprzednich zapowiedziach mówiłem o tej serii, dwa pierwsze tomy mam zamówione. Trzeci sobie też zamówię i przeczytam. No i patrząc, że to jest Jabber Crombie, um, No to pewnie nagram osobny film. Bo to jest mój ulubiony autor, i nawet ostatnio mój kolega z pracy y, czytał pierwszy tom. Więc, więc zobaczymy, y, co to będzie. Myślę, że to będzie przynajmniej dobre, bo to jest Crombie, Nie wiesz, żeby ten człowiek był w stanie napisać złą książkę. 23 wyjdą dwie książki, po pierwsze żniwo. Czyli ostatnia powieść z serii żniwa śmierci. Pierwszy tom to oczywiście kosiarze. E, nie kontynuowałem jakoś tej serii po kosiarzach, którzy byli ok. Szczerze mówiąc, średnio mi się chciało. E, okładki fantastyczne. Podobno drugi tom faktycznie jest lepszy. Wydaje mi się, że Carmena ostatnio mówiła, e, Carmena Bookmenka, że się jej bardzo drugi tom podobał, albo przynajmniej bardziej niż ten pierwszy. Pewnie kiedyś przeczytam. Na razie mi się specjalnie nie chce. Z tego co kojarzę, w ogóle Uroboros jeszcze będzie wydawał mm, zbiór opowiadań z tego świata no i może wtedy po prostu przeczytam to jakoś tak w miarę szybko I może coś nagram o całej serii w sensie nie wiem czy, czy będę czuł taką potrzebę bo o pierwszym tomie film jest ale, ale pomyślimy i tego samego dnia wydawnictwo Winidia wyda książkę, czy też wznowi w nowym wydaniu książkę A z popiochów zrodzi się ogień czyli An Ember in the Ashes Sabetahir dużo słyszałem o tej serii i to jest jedna z tych serii młodzieżowych um, fantastycznych serii młodzieżowych którym chciałbym dać szansę um, słyszałem całkiem pozytywne rzeczy, w ogóle wydaje mi się, że to jest seria która w Polsce nigdy nie została dokończona bo chyba są cztery tomy, a w Polsce wyszły trzy okładka jest całkiem ładna e, podoba mi się też w miarę zmiana tytułu, szczerze mówiąc w sensie zmiana pierwotnie książka się nazywała po prostu An Ember in the Ashes Imperium Ognia Tutaj Windia zdecydowała się na tłumaczenie i w porządku. Spoko, że w końcu ludzie, którzy czekali na zamknięcie tej serii, no prawdopodobnie to zamknięcie dostaną. To nie jest fajna rzecz, kiedy um, seria, którą chcecie dokończyć, zostaje porzucona. Tak Rebis patrzy się na ciebie, myśląc o pożeraczu słońc. No i ostatnia książka, o której będę mówił w tym filmie, to jest Rozbite Imperium Hogana Mitchela, czyli trzeci i ostatni tom serii Hierarchia Magii. Nie mylić z Rozbitym Imperium Marka Lorenza. Ciekawe, ile osób e, pomyli się, <laughs> chcąc um, kupić sobie serię właśnie pana Lorenza, kupi sobie ten tom. A to może być niesympatyczna sytuacja. E, szczerze mówiąc, im więcej m, słyszę o tej serii, im częściej widzę okładki, tym jakoś mniej mnie interesuje. Nie wiem, sam fakt, że to jest... Y, ten server jest strasznie cicho, mam wrażenie. I w ogóle, jak te tomy wychodzą, to nikt o tym nie mówi. Um, to nie musi być wyznacznik czegokolwiek, ale no średnio mi się chce, szczerze mówiąc. Ładnie jest to wydane, ale interesuje mnie to bardzo średnio, w sensie nie wydaje mi się to niczym szczególnym, um, właśnie im więcej rzeczy o tym słyszę. Ale ponownie, jeżeli ktoś z Was czytał te książki i polecam, no to możecie napisać, że to jest na przykład dobre. To może wtedy spróbuję. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sierpień. Mniej książek, ale no co się dziwić, są wakacje. Aż tyle tego teraz nie wychodzi. A ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.